Dla mnie już niebywałe było to, że pan prezydent, najwyższy przedstawiciel organów państwowych zgodnie z konstytucją, strażnik konstytucji, strażnik ładu konstytucyjnego, zaprasza do pałacu prezydenckiego dwóch prawomocnie skazanych na kary pozbawienia wolności, no, przestępców, jeżeli pan prezydent zdobędzie się na tego rodzaju działania, że będzie rozsyłał listy mówiące, że Wąsik i Kamiński są więźniami politycznymi, to do każdego takiego swojego listu powinien załączyć odpis prawomocnego wyroku sądu, żebyśmy mieli jasność, że to nie są osoby, które zostały skazane za walkę z korupcją, ale są to osoby, które w interesie partyjnym w roku 2007-2006 przekroczyły swoje uprawnienia tylko po to, żeby wykorzystać takie organy jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, no, w walce partyjnej. Musimy niestety mieć tą świadomość, że to jest 8 lat dewastacji systemu prawnego, wymiaru sprawiedliwości, upolitycznienia prokuratury, sądów. Przecież rzecznicy dyscyplinarni, taka dygresja, nadal działają na starych zasadach. Ja w poniedziałek miałam postępowanie dyscyplinarne za wypowiedzi w obronie niezależnej prokuratury i niezawisłych sądów z roku 2019 i w tym postępowaniu nic się nie zmieniło. No, mamy do czynienia z państwem, które działało na telefon z Nowogrodzkiej, te spotkania gdzieś po willach premiera, gdzie członkowie partii Porozumienie byli nakłaniani mniej bądź bardziej w sposób dobrowolny do zmiany swojego stanowiska. Uruchomienie prokuratury, która ma szukać haków na wicepremiera Gowina. No są to rzeczy, proszę Państwa, które w zasadzie to powinniśmy oglądać gdzieś w serialach na political fiction na Netflixie, a nie w funkcjonowaniu państwa, demokratycznego państwa prawa w centrum Europy. No to jest po prostu przerażające. Dzień dobry, Mateusz Baczyński, zapraszam na raport Gońca, a moim Państwa gościem jest Ewa Wrzosek z Krajowej Rady Prokuratorów. Dzień dobry. Prokuratorze generalnym. Dokładnie tak, dla uściślenia, żebyśmy wszystko wiedzieli. Panie prokuratorze, generalnie no myślę, że to, co się wczoraj działo, to, czego byliśmy świadkami, no to jest sytuacja w ogóle kompletnie bez precedensu, to znaczy sytuacja, w której policja musi wejść do Pałacu Prezydenckiego, żeby zatrzymać dwóch prawomocnie skazanych polityków, no to jest coś, czego myślę, że no nie wyobrażaliśmy sobie nawet jeszcze parę miesięcy temu, że będziemy świadkami takiej historii. Oczywiście ta sprawa miała potem swoją kontynuację. Wiemy o tym, że odbywały się protesty między innymi pod aresztem śledczym w Grochowie, gdzie przebywają Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Oczywiście tutaj obecna opozycja mówi o tym, że mamy do czynienia z więźniami politycznymi pierwszymi po 1989 roku. Jak pani ocenia to wszystko, co się wydarzyło wczoraj? Jak pani na to patrzy? Znaczy, sytuacja rzeczywiście niebywała, ale niebywała jest chyba z uwagi na to, że przez tych 8 ostatnich lat po prostu nastąpiła taka dewastacja również autorytetu wymiaru sprawiedliwości, że to, o czym pan mówił, co się rozpoczęło zatrzymaniem skazanych w Pałacu Prezydenckim, dla mnie już niebywałe było to, że pan prezydent, najwyższy przedstawiciel organów państwowych zgodnie z konstytucją, strażnik konstytucji, strażnik ładu konstytucyjnego, zaprasza do Pałacu Prezydenckiego dwóch prawomocnie skazanych na kary pozbawienia wolności, no, przestępców i to skazanych nie za walkę z korupcją, jak to się próbuje przedstawić, nie za jakieś przestępstwa właśnie polityczne, tylko za nadużycia władzy. Rzecz niebywała, że pan prezydent fotografuje się w otoczeniu tych osób, no, swoim zachowaniem i z ich bytnością w pałacu de facto uniemożliwia zatrzymanie ich przez policję, która dysponuje nakazami sądu przecież w tym zakresie. Więc to jest sytuacja, no, podwójnie niebywała, bo to nie tylko chodzi o pewnego rodzaju nawet naruszenie prawa, bo zachowanie czy urzędników kancelarii prezydenta, czy samego pana prezydenta, no, może być oceniane z punktu widzenia tak zwanego poplecznictwa, tak to kodeks karny formułuje, czyli no, dopomagania sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej przez różnego rodzaju działania, w tym ukrywanie go, może być to podciągnięte pod tą formę w Pałacu Prezydenckim. Więc tutaj rzeczywiście jest to rzecz niebywała, bezprecedensowa, ale w bardzo negatywnym tego słowa znaczeniu. Rzecz, która w ogóle nie powinna mieć miejsca w żadnym zwyczajnym, normalnym, praworządnym kraju. Odzwyczailiśmy się od tego, że kara jest nieuchronna, że wyrok sądu podlega wykonaniu.
No, znaczy ja osobiście ubolewam, oczywiście razem z Państwem oglądałam wczoraj na bieżąco te wszystkie doniesienia medialne i do późnych godzin nocnych oglądałam telewizję, natomiast no, prawdę mówiąc, mamy do czynienia z rzeczą, która jest rzeczą zwyczajną, mamy do czynienia z zatrzymaniem osób prawomocnie skazanych wyrokiem sądu celem doprowadzenia ich do zakładu karnego i odbycia kary. No, patrząc też z takiego politycznego punktu widzenia, prezydent Andrzej Duda no teraz właśnie ma taką możliwość prawną, żeby zastosować akt łaski, jeżeli rzeczywiście uważa, że, no, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są niewinni. Dlaczego on tego nie zrobi? Jak pani myśli, z czego to wynika jakby w tym momencie ten opór, kiedy wiadomo, że no właśnie to jest ten moment, kiedy może tą, z tego prawa skorzystać? Ja myślę, że nie musimy szukać tu jakiejś głębokiej motywacji. No, pan prezydent musiałby połknąć własny język. Te wszystkie słowa, które od roku 2015 wypowiadał, broniąc tego swojego aktu, który w żadnym razie nie może być traktowany jako ułaskawienie w sensie takim, jak stanowi konstytucja czy przepisy kodeksu postępowania karnego. To było, zresztą pan prezydent to bardzo, bym powiedziała, trafnie określił, uwolnienie wymiaru sprawiedliwości od rozpoznania tej sprawy. Natomiast no, oczywiście jest to rzecz, która no, nie ma żadnego przełożenia na obowiązujące procedury i przepisy. Nie można ułaskawić osoby, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Pan prezydent w tym momencie ma możliwość już zastosowania zgodnie z przepisami, zgodnie z konstytucją takiego prawa łaski w sposób prawidłowy. Aczkolwiek to też nie jest tak, że chociaż być może wszystkiego się możemy spodziewać po tej osobie, która aktualnie pełni ten urząd. Jest pewna procedura ułaskawienia. Należy zasięgnąć opinii sądu, który wydawał wyrok skazujący. Należy zasięgnąć opinii prokuratora generalnego. Zbiera się wywiady środowiskowe o tych osobach, więc gromadzi się pewną dokumentację i oczywiście, co jest istotne, konieczny jest wniosek o ułaskawienie. Nie wiemy, czy z takim wnioskiem wystąpili obecnie, bo nie mówimy o tym, co tak naprawdę ułaskawieniem nie powinno być nigdy nazywane, czy ci właśnie skazani, czy ich obrońcy wystąpili z wnioskiem o ułaskawienie. Więc cokolwiek teraz zrobi pan prezydent, a już słyszymy o takich doniesieniach, że to będzie jakieś takie konwalidowanie pewnych rzeczy w tym pierwotnym akcie łaski, no nie ma oparcia w przepisach prawa i bądź wreszcie pan prezydent, aczkolwiek chyba już wszyscy straciliśmy nadzieję, zachowa się tak, jak stanowi konstytucja i jak wymaga prawo i dobry obyczaj w tym zakresie, a nie będzie działał niestety w interesach partyjnych. Pani o tym już napomknęła w trakcie naszej rozmowy, natomiast no, tak chciałem dopytać zupełnie wprost, też odnośnie jeszcze działań pana prezydenta. Czy można powiedzieć, że to, co wczoraj widzieliśmy, to była sytuacja, w której urzędujący prezydent ukrywał na terenie Pałacu Prezydenckiego dwóch skazanych prawomocnie przestępców i jeżeli ta sytuacja trwałaby dłużej, to rzeczywiście no, mógłby podlegać odpowiedzialności karnej? To słowo ukrywa ma pewną określoną zawartość, więc no, trudno powiedzieć, że pan prezydent ukrywał, bo wszyscy wiedzieliśmy, gdzie panowie Kamiński i Wąsik są. Natomiast ewidentnie ze strony, no, tak jak mówię, i urzędników Kancelarii Prezydenta i samego pana prezydenta były podejmowane różnego rodzaju działania, chociażby od zaproszenia do zakładu karnego, zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, kiedy już wiedzieliśmy, że policja dysponuje nakazami doprowadzenia do zakładu karnego obu tych panów. Kiedy udali się oni do tego pałacu, zanim policja zdążyła się pojawić w ich miejscach zamieszkania. Więc no, to wszystko ocenione łącznie, w mojej ocenie, może podlegać ocenie prawnokarnej jako przestępstwo poplecznictwa. A prezydent, dodajmy, odpowiada za popełnione przez siebie przestępstwa. Oczywiście w szczególnym trybie jest odpowiedzialność karna przed Trybunałem Stanu. Musi być uchwała Zgromadzenia Narodowego pociągająca go, stawiająca go w stan takiego oskarżenia. Natomiast no, prezydent również nie jest bezkarny w tym zakresie. A dodajmy również, że no, pracownicy kancelarii premiera, którzy działali niejako wspólnie i w porozumieniu w tym zakresie, takich immunitetów nie posiadają, więc wydaje mi się, że tutaj postępowanie przygotowawcze, prokuratorskie powinno być wdrożone i przeprowadzone w tym zakresie. Mhm. Czy
całe to zamieszanie w ogóle wokół sprawy Kamińskiego i Wąsika, bo wiemy, że to, to był taki dramat rozpisany na wiele aktów. Nie tylko wokół samego ułaskawienia, ale też wokół kwestii tego, czy panowie są posłami, czy nie są posłami. Wiemy o tym, że w Sądzie Najwyższym jedna izba mówi tak, druga izba mówi tak. Myślę, że też taki zwykły Kowalski, który na to wszystko patrzy, no, może czuć się naprawdę jakby tym wszystkim skonfundowany i nie wiedzieć tak naprawdę, co się dzieje. Czy według pani jesteśmy w takim naprawdę newralgicznym momencie, w którym przynajmniej w mniemaniu rządzących, w mniemaniu polityków generalnie, mamy dwa alternatywne jakieś systemy prawne, które gdzieś funkcjonują obok siebie, dwa światy, które zupełnie gdzieś się nie stykają i mamy właśnie sytuację, w której tak naprawdę, no właśnie, czasami nie wiadomo, kto ma pewne rzeczy rozsądzić, czy to jest tylko pewna pozorna, wykreowana rzeczywistość? Na pewno mamy chaos, natomiast unikałabym i uczulam na to, żebyśmy nie mówili, że mamy dualizm prawny, czy dwa odrębne porządki prawne. Tylko jeden porządek prawny jest porządkiem legalnym i właściwym. To wszystko, co się dzieje niejako z boku, czyli ciało, które, organ, który kiedyś był Trybunałem Konstytucyjnym, już tym Trybunałem Konstytucyjnym w rozumieniu Konstytucji nie jest. W Sądzie Najwyższym przewaga sędziów jest niestety po stronie neosędziów, czyli tych osób, które zostały powołane do Sądu Najwyższego przez prezydenta w sposób niewłaściwy, niekonstytucyjny przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa, która również w tym wydaniu obecnym nie jest organem konstytucyjnym. Dlatego ja rozumiem chaos, ja rozumiem zamęt, natomiast ja tutaj może przywołam słowa pani profesor Ewy Łętowskiej, która bardzo klarownie i jasno tłumaczy takie rzeczy. Mamy do czynienia z fałszywymi etykietami. Coś, co nazywamy Sądem Najwyższym, niestety już nie jest tym Sądem Najwyższym, o którym uczą się studenci prawa, prawnicy później spotykają się na salach sądowych. To jest organ, który tylko w znacznej części zachował taką nazwę. Więc różnego rodzaju działania czy głosy ze strony wcześniej rządzących, a obecnie polityków opozycji wprowadzają pewien celowy chaos, abyśmy żyli w takim przekonaniu, że już nic nie wiadomo. Wiadome jest jedno, wyroki sądów obowiązują, kodeksy obowiązują w takim brzmieniu, jakim one są, interpretacja przepisów prawa też rządzi się określonymi zasadami, organy państwa mogą działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa i tutaj nie pozwólmy się jakby wpędzić w taką narrację, że panowie Wąsik czy Kamiński są więźniami politycznymi, nie są więźniami politycznymi i nawet od strony prawnej jest definicja uchwalona przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy bodajże w roku 2012 czy 13, niestety nie pamiętam, gdzie się mówi, że więźniami politycznymi są więźniowie sumienia, wyznania, więźniem politycznym jest pan Andrzej Poczobut, a nie panowie Wąsik i Kamiński. I tutaj przed programem, przyznam, mówiliśmy troszkę na ten temat, ale w związku z tą zapowiedzianą przez pana prezydenta Dudę akcją informowania innych głów innych państw o tej zaistniałej aktualnie u nas sytuacji, która zresztą już jest na pierwszych stronach gazet w różnych krajach. Ja uważam, że jeżeli pan prezydent zdobędzie się na tego rodzaju działania, że będzie rozsyłał listy mówiące, że Wąsik i Kamiński są więźniami politycznymi, to do każdego takiego swojego listu powinien załączyć odpis prawomocnego wyroku sądu, żebyśmy mieli jasność, że to nie są osoby, które zostały skazane za walkę z korupcją, ale są to osoby, które w interesie partyjnym w roku 2007-2006 przekroczyły swoje uprawnienia, tylko po to, żeby wykorzystać takie organy jak Centralne Biuro Antykorupcyjne no w walce partyjnej. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca i tym bardziej konieczne jest takie konsekwentne egzekwowanie orzeczonej kary, żeby ta kara była nieuchronna, żeby nigdy nikomu na przyszłość, bez względu na opcję polityczną, którą będzie prezentował, takie działania nie przyszły do głowy. A w kontekście tego chaosu, o którym pani mówiła, sytuacja nie jest też łatwa w prokuraturze, bo jak wiadomo, ze względu na pewne ruchy prawne, tak naprawdę tuż przed wyborami
no, doprowadzono do sytuacji, w której obecnie mamy prokuratora generalnego Adama Bodnara z nadania nowej władzy, no ale mamy też prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, bardzo bliskiego człowieka Zbigniewa Ziobry, któremu nadano bardzo duże uprawnienia, a jednocześnie jego zmiana jest tylko możliwa za zgodą prezydenta. Pani się temu przygląda z bliska. Jak pani widzi generalnie w tej chwili tę sytuację w prokuraturze? Czy jest tak, że rzeczywiście mamy pewnego rodzaju klincz, gdzie nie do końca wiadomo, kto tą prokuraturą tak naprawdę w tej chwili rządzi? Zacznijmy od tego, że pan prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar jest szefem prokuratury, naczelnym organem prokuratury, bo tak stanowią przepisy, no niespełna miesiąc. Więc pewne działania, które już podjął, naprawdę tych zmian, chociażby właśnie zmiana części członków Krajowej Rady Prokuratorów przy prokuratorze generalnym, różnego rodzaju działania, o których być może państwo słyszeli, odwołanie z delegacji do prokuratur krajowych i regionalnych prokuratorów niższych szczebli, to być może państwu wydaje się niczym, natomiast jeśli chodzi o wewnętrzne funkcjonowanie prokuratury, jest to swego rodzaju rewolucja. Więc tutaj dużo rzeczy się dzieje. Oczywiście ja tak subiektywnie też jestem sfrustrowana, że pewne rzeczy mogłyby pewnie następować wcześniej, żebyśmy mieli jakby naoczne efekty zmian w prokuraturze, tej, na której czele już nie stoi Zbigniew Ziobro, tylko pan profesor Adam Bodnar. Natomiast rzeczywiście obsadzenie stanowiska Urzędu Prokuratora Krajowego przez Dariusza Barskiego powoduje, i te jego kompetencje, głównie chodzi o kompetencje kadrowe w moim imieniu, powoduje, że ta prokuratura jakby siłą rozpędu nadal jest prokuraturą funkcjonującą na tych poprzednich zasadach. I również pan prokurator krajowy no, nie ma jakichś większych skrupułów, żeby opierać się pewnym poleceniom prokuratora generalnego, chociażby właśnie nawiążę do tych przywołanych delegacji. Pan prokurator generalny polecił odwołanie prawie 190 chyba prokuratorów z takich delegacji, zresztą to są kolosalne koszty, które te delegacje generują w budżecie prokuratury, a pan prokurator krajowy wydał komunikat, że jest to nieracjonalne. Więc tutaj oczywiście no, trwa taka, bym powiedziała, dyskusja dwóch organów, prokuratora krajowego i prokuratora generalnego, natomiast to prokurator generalny jest naczelnym organem prokuratury, dysponuje różnego rodzaju instrumentami prawnymi, z których już po części korzysta, które powołują już takie bieżące zmiany w funkcjonowaniu prokuratury, natomiast oczywiście istotna jest zmiana i to jest chyba najistotniejsza rzecz, przed którą prokurator generalny aktualnie stoi, czyli zmiana na stanowisku prokuratora krajowego, bo nie da się sprawnie kierować tą instytucją w sytuacji, kiedy każde działanie czy każda akcja ze strony prokuratora generalnego wiąże się z kontrakcją czy z jakąś dywersją ze strony prokuratora krajowego. Natomiast czy taka zmiana jest możliwa mimo zapisów ustawowych? Oczywiście tak, są na tę okoliczność różnego rodzaju opinie prawne. Oczywiście to nie są działania, bym powiedziała, takie, jakie chcielibyśmy, żeby były podjęte. One nie są czyste i klarowne w sensie prawnym. Natomiast jeżeli podejmuje się pewnego rodzaju działania, bym powiedziała, takie nieoczywiste, jak chociażby w przypadku mediów publicznych, też tego rodzaju sytuacje mieliśmy. Wykorzystano ścieżkę prawną, która jest jak najbardziej legalna i uprawniona, tylko nikomu ona wcześniej do głowy nie przyszła, ponieważ gdyby te przepisy uchwalone przez ostatnie 8 lat były uchwalane w zgodzie z konstytucją i bez takich ukrytych celów w tych przepisach zapisanych, to pewnie pewne rzeczy były łatwiejsze do odkręcenia. Natomiast no, musimy niestety mieć tą świadomość, że to jest 8 lat dewastacji systemu prawnego, wymiaru sprawiedliwości, upolitycznienia prokuratury, sądów. Przecież rzecznicy dyscyplinarni, taka dygresja, nadal działają na starych zasadach. Ja w poniedziałek miałam postępowanie dyscyplinarne za wypowiedzi w obronie niezależnej prokuratury i niezawisłych sądów z roku 2019 i w tym postępowaniu nic się nie zmieniło. Ostatnią informacją medialną jest informacja, że pan sędzia Jakub Iwaniec, sędzia, który jest znany choćby z tego, że był członkiem tak zwanej grupy Kasta z afery hejterskiej, jest rzecznikiem dyscyplinarnym i wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie sędziego, który wydał nakazy do prowadzenia panów Wąsika i Kamińskiego do zakładu karnego, więc
jak zaczęliśmy w pewnym momencie mówić o tym dualizmie prawnym, to nie jest dualizm prawny, natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że teraz trwa taka no, przepychanka i starcie wewnątrz tych instytucji, takich jak prokuratura, na zasadzie takiej, że no, znaczna część chce, żeby to wreszcie działało w sposób prawidłowy, żeby to obywatel był w centrum zainteresowania tej instytucji, a nie politycy. I no, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wykorzystać przynajmniej już teraz te elementy, które są. Natomiast oczywiście te zmiany ustawowe są niezbędne i zmiany kadrowe są niezbędne. Wczoraj mieliśmy też inne ważne wydarzenie, to znaczy zeznania Jarosława Gowina przed Komisją do spraw tak zwanych wyborów kopertowych. No myślę, że dla Pani też sprawa szczególna z tego względu, że była Pani osobą, która jako pierwsza wszczęła śledztwo w sprawie tych wyborów, za co zresztą potem spotkały Panią no, konsekwencje, spotykają. I nieprzyjemności zawodowe. Czy coś Panią zaskoczyło wczoraj w tych zeznaniach Jarosława Gowina? To ja pozwolę sobie zacząć jeszcze od pierwszego przesłuchania, które komisja przeprowadziła, pana profesora Roberta Flisiaka, bo w mojej ocenie to było też bardzo istotne zeznanie. Pan profesor, tutaj występując w imieniu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Zakaźnych, przedstawiał precyzyjne dane badawcze, naukowe, opinie, z których wynikało, że zamiar przeprowadzenia wyborów kopertowych w maju 2020 stanowił potężne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. I to był ten wątek, od którego ja chciałam rozpocząć to śledztwo, które wszczęłam. Więc tak ściśle bym powiedziała prawniczo, powiem teraz, że te zeznania i te materiały, o których mówił wczoraj pan profesor, są tego rodzaju okolicznościami, które po stronie prokuratury skutkują koniecznością podjęcia tego umorzonego śledztwa na nowo. Oczywiście ja nie mam złudzeń, że obecny na przykład prokurator okręgowy w Warszawie, pan Mariusz Dubowski, będący takim namiestnikiem Zbigniewa Ziobra z dawnych czasów na okręg warszawski, weźmie te ujawnione wczoraj okoliczności pod uwagę, natomiast tego wymagają przepisy. Wracając natomiast do byłego wicepremiera Jarosława Gowina, no, w mojej ocenie no, dramatyczne są te zeznania w zakresie takim, jak bardzo nieformalne były ustalenia co do samej decyzji o podjęciu, o zarządzeniu wyborów kopertowych. Mamy rolę pana Adama Bielana, o której no, ja wcześniej nie wiedziałam. Mamy spotkania zamiast na posiedzeniach rządu w siedzibie Nowogrodzkiej. Wczoraj takie pan wicepremier Gowin powiedział wprost, że w pierwszym momencie zarówno on, jak i minister zdrowia Łukasz Szumowski, jak i sam premier Mateusz Morawiecki byli zdecydowanie przeciwni tej idei. Dopiero na polecenie, jak to padło, Nowogrodzkiej, ci dwaj panowie pozostali poza wicepremierem Gowinem, zmienili swoje zdanie. Tak, to jest rzeczywiście też taki fragment, który mnie uderzył. Dokładny pamiętam cytat był taki, że zadzwonił premier Morawiecki do Jarosława, do premiera Gowina i powiedział: no, słuchaj, Jarek upiera się przy tym, żeby jednak te wybory się odbyły. I to jest właśnie przerażające, że organy władzy wykonawczej, które właśnie już zaczęliśmy od tego, powinny działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa. Nagle pan premier bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa wydaje decyzję o właśnie zarządzeniu wyborów kopertowych. Zleca przeprowadzenie tych wyborów de facto Poczcie Polskiej, która nie ma w momencie, kiedy obowiązuje kodeks wyborczy i jedynym organem uprawnionym do przeprowadzenia wyborów jest Państwowa Komisja Wyborcza. Wydawane są niesamowite pieniądze, przecież na organizacji tych niedoszłych wyborów kopertowych budżet państwa wedle wyliczeń NIK-u stracił chyba 76 milionów. Więc no mnie to już tak troszkę może zabawnie powiem, bardzo tak bawi podejście na przykład byłego wicepremiera Jacka Sasina, który mówi, że on jest spokojny o swój los. W sytuacji, kiedy pan Jacek Sasin wydaje Poczcie Polskiej polecenie uzyskania danych wyborców od samorządowców z systemu PESEL, gdzie, mówię, te decyzje nie mają żadnego oparcia prawnego. I właśnie to chyba jest najbardziej takie przerażające w
jako ten pierwszy wniosek z wczorajszych, a dzisiaj przecież będą kontynuowane zeznania pana Jarosława Gowina, że nasze państwo no, nie funkcjonuje według żadnych procedur. Premier zarządza wybory kopertowe wbrew opiniom prawnym swojego departamentu prawnego. Dopiero post factum uzyskuje prywatne opinie, za które kancelaria premiera przecież też dodatkowo płaci, które jakby mają sankcjonować w jego ocenie te działania nielegalne, których dokonał. No mamy do czynienia z państwem, które działało na telefon z Nowogrodzkiej, te spotkania gdzieś po willach premiera, gdzie członkowie partii Porozumienie byli nakłaniani mniej bądź bardziej w sposób dobrowolny do zmiany swojego stanowiska. Uruchomienie prokuratury, która ma szukać haków na wicepremiera Gowina. No są to rzeczy, proszę państwa, które w zasadzie to powinniśmy oglądać gdzieś w serialach na political fiction na Netflixie, a nie w funkcjonowaniu państwa, demokratycznego państwa prawa w centrum Europy. No to jest po prostu przerażające. A czy pani ma taką ambicję, żeby do tej sprawy wrócić, ale właśnie do śledztwa jako prokurator? Niezależnie od działań tej komisji. Znaczy, ja nie mam takiej ambicji, bo to jest złe określenie, natomiast to jest sprawa, którą wszczęłam. Myślę, że miałaby to taki wymiar symboliczny, bo pamiętamy, w jakich okolicznościach ta sprawa była umorzona. No, jak sama pani wtedy mówiła, to było najszybsze umorzenie świata, więc myślę, że ten wymiar symboliczny też tutaj by był taki, gdyby pani do tej sprawy wróciła. No tak, to rzeczywiście, jak tak patrzeć na to, że tak powiem z zewnątrz, to tak, natomiast ja właśnie dlatego mówię, że nie uznaję tego za jakąś swoją prywatną czy indywidualną ambicję, ale to leży w moich obowiązkach. To śledztwo zostało mi bezprawnie zabrane. Są podstawy do jego podjęcia, są kierowane wnioski o podjęcie tego śledztwa na nowo. Ja sama bezpośrednio po przywróceniu mnie do pracy po prawie rocznym okresie zawieszenia, pierwszą decyzją, którą na piśmie podjęłam, było zwrócenie się do prokuratora rejonowego Warszawa-Mokotów o zwrot tych akt mi, bo one gdzieś są. Moja wczorajsza rozmowa z zastępcą prokuratora rejonowego na Mokotowie jest taka, że on nie wie, gdzie te akta są i w czyjej dyspozycji i kto teraz, że tak powiem, ma nad nimi władztwo. No, są to rzeczy, proszę państwa, abstrakcyjne, jeśli chodzi o taką legalność funkcjonowania prokuratury. Zaistniały nowe, istotne okoliczności w postaci zeznań pana profesora Flisiaka z dnia wczorajszego, które bezzwłocznie powinny skutkować podjęciem tego śledztwa na nowo, a wydaje mi się, że z uwagi na fakt, że to ja wszczęłam to postępowanie, nie dotarłam do etapu sporządzenia planu śledztwa czy czynności śledczych, co powinno mieć miejsce, no jestem jakby najbardziej właściwą osobą do kontynuowania tego postępowania, a tyle jest, różnica jest jakby taka, że w 2020 roku ta nasza wiedza o całych tych jakby kulisach przeprowadzenia, czy zamiaru przeprowadzenia wyborów kopertowych, no była niczym w porównaniu z tym, co, z tą wiedzą, którą zyskaliśmy przez te ostatnie lata, więc to śledztwo na pewno teraz powinno mieć dużo szerszy zakres, na pewno powinny podjęte być na nowo te postępowania, które już prokuratura okręgowa w Warszawie, w których odmówiła wszczęcia z zawiadomień Najwyższej Izby Kontroli. No tutaj trudno te decyzje obronić w jakikolwiek sposób merytoryczny, kiedy one były ewidentnie motywowane politycznie, ewidentnie chodziło o to, aby uniemożliwić jakby wyjaśnienie tej sprawy. Przecież prokuratura przez ten cały czas nie przesłuchała żadnej osoby w charakterze świadka. Dopiero komisja śledcza uruchomiła taką procedurę, która już dawno powinna być prowadzona przez prokuraturę. No, tych spraw w ogóle mamy sporo. Rzeczywiście pani tutaj też wspomniała o tych zawiadomieniach ze strony NIK-u, których rzeczywiście było sporo. Pan premier Tusk użył nawet kiedyś takiego określenia, że to są niemalże gotowe akty oskarżenia. No mamy też kolejne komisje śledcze, między innymi do sprawy Pegasusa. Kolejna pani bliska sprawa. Czy myśli pani, że to są wszystkie sprawy właśnie i zarówno w kontekście tych komisji śledczych, ale też tych raportów NIK-u, do których prokuratura powinna wrócić teraz, powinna je przeanalizować też właśnie pod kątem tego, czy w tych sprawach należy wszcząć śledztwo de facto po czasie, bo zmieniły się okoliczności polityczne? Bardzo istotne z takiego proceduralnego punktu widzenia jest to, że te wszystkie na przykład ujawnione przez komisje śledcze, czy mówimy o wyborach kopertowych, czy tej planowanej komisji do spraw Pegasusa, czy informacje, czy materiały, czy przesłuchania, one mogą być wykorzystane przez prokuraturę jako pełnowartościowy materiał procesowy. I vice versa, komisje śledcze mogą korzystać, aczkolwiek no tutaj z uwagi na te inne względy nie mają za bardzo z czego korzystać, bo prokuratura zaniechała jakichkolwiek czynności w tym zakresie, ale właśnie z ustaleń prokuratury. Komisja śledcza do spraw Pegasusa, znaczy ja w ogóle jestem zwolennikiem komisji śledczych z
tego powodu, że gdybyśmy funkcjonowali jakby w prawidłowych realiach prawnych, to prokuratura powinna się zajmować tymi rzeczami. Natomiast prokuratura siłą rzeczy no, działa gdzieś za zamkniętymi drzwiami, jej czynności są objęte tajemnicą śledztwa, natomiast tutaj chociażby to, że wszyscy, łącznie ze mną, możemy poznać te kulisy już teraz na bieżąco, poprzez przekaz taki bezpośredni z komisji, no to też jest taka wartość dość istotna, nawet dla opinii publicznej, że pewne rzeczy wreszcie zostaną ujawnione, wreszcie mogą być wyciągnięte konsekwencje. A jeśli chodzi o komisję do spraw Pegasusa, no to też jest bardzo szeroki zakres, który w mojej ocenie ta komisja, którym powinna się zająć, bo tu zaczynamy od kwestii dotyczących zakupu Pegasusa i tu pojawia się udział byłej premier pani Beaty Szydło, która uczestniczyła w takich, bym powiedziała, międzyrządowych konsultacjach z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, jeśli chodzi o samą kwestię nabycia tego programu, bo przecież wiemy, że bez zgody władz Izraela ten program nie mógł być udostępniony poza granicę kraju. Mamy kwestie dotyczące zakupu tego programu przez pośrednika, a nie przez oficjalne organy państwa. Kwestia wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Więc tutaj tych kwestii takich szeroko pojętych do wyjaśnienia przez Komisję Śledczą jest bardzo dużo. A dodatkowo później za tym wydaje mi się konieczne jest wyjaśnienie przez prokuraturę, jak w konkretnych sprawach chociażby pana senatora Brejzy, chociażby w mojej sprawie, postępowanie cały czas się toczy, na razie brak jakichkolwiek konkretnych ustaleń, czy innych osób inwigilowanych Pegasusem. Jak przebiegały konkretne działania konkretnych funkcjonariuszy prokuratury, funkcjonariuszy CBA. Przecież za każdym razem tutaj były kierowane wnioski za zgodą prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro do Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na inwigilację przy użyciu tego narzędzia. I teraz pytanie, czy sądy wiedziały, że wyrażają zgodę na inwigilację właśnie przy użyciu Pegasusa. Jakiego rodzaju okoliczności prokurator z tym wnioskiem przedstawiał sądowi? Czy to nie było, bym powiedziała, czy to nie był materiał zmanipulowany? Ja w swojej sprawie powiem, że nie popełniłam żadnego przestępstwa. Zresztą tak dygresja 11 stycznia, który w ogóle będzie chyba dniem bardzo bogatym w różnego rodzaju wydarzenia w Polsce. Ja również mam przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego posiedzenie w sprawie uchylenia mi immunitetu. Mam nadzieję, że wreszcie ta kwestia zostanie przesądzona i rozstrzygnięta, że żadnego przestępstwa w tym nie było. Zresztą też doniesienie medialne ostatnich dni, że inna osoba występująca w tej sprawie, były komendant stołeczny policji, pan Michał Domaracki, miał wgrywane dane informatyczne do swojego telefonu już po zabezpieczeniu przez funkcjonariuszy policji. Więc wiecie państwo, jeżeli te wszystkie okoliczności zgromadzimy, no to po prostu zakres spraw do wyjaśnienia, osoby, które powinny być objęte postępowaniami prokuratorskimi, jest tak duży, że ja teraz może troszkę rozluźnię temat naszej rozmowy, ale powiem, że mam wrażenie, że no, ustępująca władza postanowiła tą nową prokuraturę, która będzie, tą prokuraturę niezależną, po prostu zabić ilością spraw, którą będziemy musieli prowadzić. Jedno jest pewne. Myślę, że emocji w najbliższych tygodniach, miesiącach, a być może i nawet latach nie zabraknie. Bardzo pani dziękuję za wizytę w naszym studio. Moim państwa gościem była Ewa Wrzosek z Krajowej Rady Prokuratorów działającej przy prokuratorze generalnym.